Witajcie w kolejnym z kolei masło maślane. W kolejnym odcinku Let's Play Half-Life 2, tutaj jak zwykle Ghost. Kontynuujemy naszą wycieczkę. Jest to rozdział Ruchome Piaski. A dlaczego się tak nazywa, dowiecie się niedługo. Fajne blokady takie już. Tu jeszcze powinno być kilku gnojków do ubicia. No właśnie. Trach, trach. Gin, gin, gin. I ty też. Umrzyj i nie żyj. Umrzyjcie i nie żyjcie. Dobra. Umarli i nie żyją, a my sobie tutaj połazimy im po domku i nasikamy im na łóżko. Nie. Nie nasikamy. Bo jesteśmy kulturalni. Weźmiemy sobie amunicję z bagażnika w naszym maluchu. Rozwalimy im bramy i pojedziemy w dalszą drogę. Trzeba uważać, żeby nie spaść, bo jak spadniemy, to jest koniec. Trzeba wczytać, bo nie możemy zniszczyć auta. Bo jak zniszczymy auto, to nie wykonamy misji. Chociaż niedługo i tak będziemy zmuszeni pożegnać się z naszym kaszlakiem. Przykro mi. No to jest taka fajna łamigłówka. Naprawdę fajna. Otóż mamy tutaj... O, mucha. Wywali nam tutaj parę gnojków do wybicia i będzie strzelać. Więc warto się schować. Warto sobie kucnąć tak, żeby mucha nas nie mogła trafić. O. A sami walimy do nich, kiedy oni wyskakują. To jest fajny bajer, bo oni nie zdążą zająć jakichkolwiek pozycji, a my już ich wybijemy. Warto tutaj kuszy używać, ale karabin plazmowy też się nadaje. O, jak go podrzuciło. Więc co z tą łamigłówką? Mamy tutaj taką bramę i nie da się jej w żaden sposób obejść. Jak się fajnie kabel zahuśtał na wietrze. Od od tej muchy. Nie da się tego w żaden sposób obejść, znaczy my obejść możemy, ale nie da się tego objechać, a trzeba objechać, auta nie można zostawić. I roller mines. No ale fajnie ją wywaliłem, trzeba je do wody wrzucać. Musimy tutaj, ten kabel leci do domku i tutaj trzeba włożyć trzy akumulatory, a mamy tylko jeden i trzeba poszukać kolejnych dwóch. Niestety panowie z Welf się nie popisali, bo to mogła być naprawdę fajna zagadka, a jeden akumulator leży obok. Więc sorry, co to za ten. A drugi akumulator, czy tam drugi, kolejny akumulator musimy znaleźć, jest ich tu pełno. Jeden jest tu. Drugi jest chyba tam. Trzeba to zrzucić. Tak mi się wydaje, że tam jest akumulator. Tak. Spadł. Kolejny akumulator. Następny jest pod wanną. No i chyba to będą wszystkie. Mogliby w ogóle nie robić tutaj żadnego i trzeba by było wszystkie trzy znaleźć, ale oczywiście po co? Gracz jest za głupi i sobie nie poradzi, nie? No, brama nam się otwiera. I kubka trupów. Jeszcze im po głowie przejedziemy. Tyż. Naszym kaszlakiem. O ile się nie mylę, a raczej się nie mylę, to za tym zakrętem niestety czeka nas, a może i stety, no, czeka nas pożegnanie z naszym Fiatem. Ale takie jest życie. I to jest niestety zła wiadomość, bo to będzie ostatni pojazd, jaki będziemy jeździć. W tej części gry, oczywiście. Zaraz wam powiem, czy dobrze mówiłem. Tak, dobrze. Tutaj nam nasi panowie koledzy pomogą. To jest warsztat dwójka Zenka. I on powiedział, że mi do mojego kaszlaka te zamontuje alufelgi. I muszę mu tutaj zaparkować.
On mi tutaj takie wypasione alusy zamontuje i sprzęt audio Pioniera. No jak fajnie poskakuje na nasz kaszlak. Ciekawe jak on teraz wyjedzie. Ja bym potrafił, ale wujek Zenek sobie nie poradzi. No, trzeba iść na piechotę. Chyba jednak oni są za cicho, bo ja ich ledwo słyszę. Co dopiero wy, ale... Spróbuję coś tutaj poradzić. Dobra. O, no i teraz słychać, co on mówi. Fajnie. Przylecą teraz tutaj, kilka much przyleci. Przywiozą sobie gnojków. Trzeba ich powybijać, a wtedy pójdziemy otworzyć Cezara. Powiem Cezarze, otwórz się. Nie Cezarze, jak to się nazywało? Szczerze powiedziawszy nie wiem, nie pamiętam. Sezamie, ło matko Cezarze, co ja gadam, jakie głupoty. Sezamie, otwórz się, to będzie Sezam. Cezar, skąd mi się to wzięło w ogóle? Ja to było głupie. Jak widać, wszyscy żołnierze padli. No, chyba na tym poziomie trudności muchy do nas nie strzelają. Bo na pewno na łatwym strzelają. To jest łatwe. Na innych strzelają, one mają to takie... A, jednak strzelają. Ale cóż, staniemy z tej strony, to nie mają jak po karabinistu. Nasze noby pouciekały, bo oni się boją, nie wiem czego. Wystarczy tutaj stanąć i kontrolny strzał w plecy ze strzelby. Dobra. Nadlatuje dropship. Gdzie on zaparkuje? On zaparkuje w głupim miejscu, bo nie da się go tak fajnie zajść od tyłu chyba. Chociaż jakbym tutaj stanął. A, będzie dobrze. No wyskakujcie misiaczki. To jest taki głupi moment tutaj, to można nawet na trudnym poziomie, wystarczy kucać za ścianą, jak on już zaparkuje, to dopiero wtedy wyskoczyć. To nie będzie miało nas jak trafić. Jedyna różnica to to, że trzeba trafiać ze strzelby headshoty, a to nie jest żaden problem, bo goście się praktycznie nie ruszają. No i to jest właśnie takie trochę głupie, bo jest zbyt łatwe. Człowiecy się nie popisali, ale to w sumie dobrze, bo jest łatwiej to przejść. Chociaż to dla jednych dobrze, dla innych źle. Ale jak ja mówiłem to już tyle razy, ja się nie lubię męczyć, jak jest łatwo, to jest fajnie. Jeszcze jeden? Chyba jeszcze jeden wyskoczy. Nie, już nie. I teraz przyleci mucha. Taka... o jest, przyleciała mucha. I trzeba jej zrobić kuku. Co też nie będzie problemem, bo mamy packę. A, zastrzeliła mi packę. Muszę znaleźć nową. To jest... Nie mówiłem, ale mamy taki wire, że jak naciśniemy Q, to wybiera nam się poprzednio aktywna broń. Czyli jak ja wziąłem sobie teraz łom, a wcześniej miałem bazukę, to wystarczy, że wcisnę Q i znowu mam bazukę. Ej, no bez jaj, bez jaj. Nie rób tak. O. No. I zaję Coco Jumbo. Zaopatrzymy się w nowe packi na muchy. Na baterię do naszej packi. Zjemy sobie apteczek trochę. Teraz idziemy do Sezama. Sezama. Jakbyśmy tam walczyli sobie z nimi tak normalnie, to nam nasi koledzy będą pomagać, będą nam dawać amunicję i apteczki, ale że my ich tam gości wytłukliśmy w troszkę inny sposób, to nie było nam to potrzebne. No, teraz tak. Sezamie, otwórz się! No w ogóle nie widać tych drzwi tutaj, ani trochę. Cześć. I teraz będzie taki głupi rozdział. Znaczy ja go nie przepadam za nim.
Wiem, że tu jeszcze przylecą następni goście. I nam maluchał gra, no bo... Patrzcie, ja! Nie zabrali nam koszlaka. Oni nam go ukradli, bo oni chcą wyczaić, co to za technologia i będą, potem będą montować sobie ją w swoich autach. Na przykład te akumulatory, o których mówiłem. Jak to taki akumulator z naszego malucha jest w stanie zasilić cały Nowy Jork przez 100 lat, a ich tylko jedną bramę i to przez pół godziny. I są ciekawi właśnie. No, wczytywanie, wczytywanie. Jak zwykle. Tutaj będzie taki rozdział, że będziemy się strasznie z tymi antylionami męczyć, bo tu będzie... Przez całą drogę będziemy szli plażą. A co jest na plaży, to już raczej wiecie. Nie mów mi, co mam robić, czaisz? Nie mów mi, co mam robić. A ten się poruszył, debil. Teraz go zjedzą, ale ja ci nie pomogę. Umrzysz. Umrzyj. Trzeba było się nie ruszać. Ja idę dalej, bo ten poziom jest strasznie tępy. Ale grając na łatwym, można go olać i iść po piasku, bo... Antyliony są za słabe, żeby nas zabić. Znaczy, mogą nas zabić, ale... To jak jesteśmy jakimiś nubkami. Jak wiemy, jak grać, to sobie nie dadzą z nami rady. I hop. I hop. O. I fajnie. Taki parkour, Mirror's Edge. To jest taka strasznie tępa łamigłówka w tym miejscu. Trzeba przeważyć sobie pochylnie skrzynkami, ale one się w ogóle tutaj nie chcą trzymać i to jest takie tępe. Jeszcze spadłem na piasek pomiędzy deskami. No, ale nie przybiegły tutaj te robale głupie. Chociaż tyle. O, i powinno działać. No, udało się. O, tutaj jest domek, szczerze powiedziawszy. A nie, już tu byłem kiedyś. I jak my tu zejdziemy, to już nie wejdziemy z powrotem. Jest taki minus. Chociaż dosyć ciekawa amunicja. Tu jest granat. I tu jeszcze jakieś skrzyneczki. I teraz cała sztuczka polega na tym, żeby kłaść sobie na ziemi takie płaskie, podłużne rzeczy, żeby antyliony nas nie pozabijały, ale ja wolę w ten sposób. O, nie mam sprinta. To się rąbałem trochę. Najlepiej to przebiec, jak najszybciej się da. A wyskoczy ich max 5 i będą za nami szły. I to jest właśnie... O to się rozchodzi, że na miejscu każdego zabitego wyskoczy jeden nowy i jest ich właśnie chyba maksymalnie 5. Więc co to jest 5 antylionów? To jest 5 strzałów. No to sorry. Naprawdę ciężko je zabić. Jeszcze odpalimy sobie tutaj... Albo nie, bo to trzeba tam taki alternator odpalić. O, i uciekłem. Dobra, dobra, dobra. Nie poskakujcie sobie za bardzo. Spokój, spokój. I tak też poziom, który przechodzi się normalnie jakieś 20 minut przeszedłem w dwie. Tu już jest boss, którego wykończę w następnym odcinku, ponieważ to mi może trochę zająć. Tak więc do następnego odcinka, cześć.